Czy miałeś kiedyś boreliozę, COVID albo grzybicę? Czy wiesz, jak można diagnozować te choroby? Czy wiesz, czym jest reakcja PCR? Znajdujemy się w laboratorium pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego. Standardowy dzień, personel laboratoryjny, ciężką pracą przesuwa granice ludzkiego poznania. Dziś mamy niepowtarzalną okazję przyjrzeć się reakcji PCR, czyli reakcji łańcuchowej polimerazy, podstawy biologii molekularnej, wymagającej jednak precyzji, umiejętności laboratoryjnych oraz specjalistycznego sprzętu. Pipeta, probówka, termocykler to tylko część niezbędnego wyposażenia. Do płytki reakcyjnej wprowadzane są składniki niezbędne do zajścia reakcji. Za moment w każdym z widzianych dołków zadzieje się magia. Dodane DNA zostanie powielone. Zajrzyjmy w głąb jednej z probówek i prześledźmy ten proces krok po kroku. Co za tłum? To nukleotydy, czyli cegiełki budujące DNA. Są ich cztery rodzaje. Czerwony reprezentuje adeninę, żółty tyminę, niebieski cytozynę, a fioletowy to guanina. Adenina tworzy podwójne wiązanie z tyminą, a guanina potrójne z cytozyną. Oto dwuniciowe DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy. Zwróćmy uwagę na wiązania, które umożliwiają powstanie podwójnej helisy. Wraz ze wzrostem temperatury pękają wiązania pomiędzy nićmi, a proces ten nazywamy denaturacją. Temperatura gwałtownie spada, a do gry wkraczają startery, czyli kilkunukleotydowe fragmenty, które będą wyznaczać początek kopiowania. Ponowna zmiana temperatury uaktywnia polimerazę. Korzystając z dostępnych pojedynczych nukleotydów, enzym ten, niczym murarz, dobudowuje do nici matrycowej drugą komplementarną. Pierwszy cykl dobiega końca. Proces zatacza koło. Wraz ze wzrostem temperatury rozpoczynamy drugi cykl, którego etapy są identyczne jak w poprzednim. Początkowa nić została powielona. Dobudowany fragment jest jednak krótszy, ponieważ reakcja zaczęła się w miejscu wyznaczonym przez startery. W trzecim cyklu powstają pierwsze produkty PCR, składające się z dwóch nici, których początek i koniec został skrupulatnie zaprojektowany przez badacza i ograniczony starterami. Czwarty cykl, ale tu zamieszanie. Startery, polimeraza, nukleotydy. Cały proces nabiera rozmachu. W piorunującym tempie reakcji łańcuchowej przybywa powielanych fragmentów. Dla uzyskania dostatecznej ilości produktów PCR wykonuje się minimum 25 takich powtórzeń. Reakcja PCR jest podstawowym narzędziem biologii molekularnej. Przede wszystkim jest używana w diagnostyce chorób zakaźnych wywoływanych przez patogeny takie jak wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty. Jest nieodzownym narzędziem wspomagającym diagnostykę chorób genetycznych lub predyspozycji do ich wystąpienia. Znajduje również zastosowanie w kryminalistyce sądowej do badania śladów znalezionych w miejscu przestępstwa. Jest także nowoczesną metodą używaną do monitoringu środowiska, znacznie upraszczającą identyfikację gatunków żyjących na Ziemi. Genetyka ratuje życie.